Cześć! Wyszła nowa wersja Minecraft Preview, więc tradycyjnie nagrałem jej przegląd. Mam takie krótkie pytanko. Jeśli zdążę, to mam wam wrzucać przeglądy w dzień ich pojawienia się, czy na dzień następny? Dajcie znać w komentarzach, a ja zachęcam jeszcze do zostawienia łapki w górę i subskrypcji kanału. Już nie przedłużam i zapraszam na materiał. Została zmieniona nazwa bambusowej tratwy ze skrzynią na tratwę ze skrzynią. Kiedy gracz chce wejść lub wyjść z tratwy, to pojawia się teraz komunikat wejdź do tratwy lub wyjdź z tratwy. Podpowiedź umieść pojawia się teraz, kiedy gracz chce umieścić tabliczkę lub wiszącą tabliczkę podczas korzystania z kontrolera. Moby od teraz potrafią się poruszać po wiszących tabliczkach. Gracz nie może już jeździć na wielbłądzie, kiedy wielbłąd jest w głębokiej wodzie. Siedzące wielbłądy nie odtwarzają już animacji siadania podczas uruchamiania świata. Zamiast tego od razu siedzą. Po 2 tygodniach od dodania wielbłąda ten nareszcie wskakuje na bloki do wysokości 1,5 bloku, kiedy gracz na nim jeździ. W miejscu dużego dripleaf i kwiatu zarodników nie może zostać umieszczona wisząca tabliczka. Wiszące tabliczki nie mogą być teraz przyczepiane do bambusów. Naprawiono błąd, przez który zniszczenie podwójnego półbloku bambusowej mozaiki upuszczało tylko jeden półblok. Sadzonka bambusa zostanie teraz zniszczona, jeśli popchnie ją tłok. Łańcuchowy blok komend działa teraz poprawnie, kiedy opóźnienie tików jest większe niż 0. Na głośność wiszącej tabliczki ma teraz wpływ suwak głośności dotyczący bloków. Łodzie i łodzie ze skrzynką nie są teraz teleportowane na współrzędne 0, 0, 0, kiedy zostaną popchnięte przez tłok. Poprawiono generowanie sieczanków pod kratką 0, jeśli uruchamiany świat jest sprzed wersji 1.18. Dodano obsługę D3, D12 dla zintegrowanych i dedykowanych kart graficznych Intel. Ponownie można podpisać książkę z piórem. Skrócono tekst podczas przesyłania światów i dodatków Realms, aby pasowały do okna dialogowego. Nie będziesz już otrzymywać komunikatu o błędzie podczas dołączania do świata Realm, które było puste od kilku minut. Kiedy gracz ma w ekwipunku shulker boxy lub pszczele gniazda, to nie powinny już z tego powodu występować lagi. Zmniejszono opóźnienia na serwerze podczas korzystania z lejków. Naprawiono błąd na ekranie ekwipunku w wersji Pocket, przez który przedmioty nie mogły zostać zwrócone do menu trybu kreatywnego. Naprawiono błąd na ekranie ekwipunku w wersji Pocket, w którym przełącznik wytwarzalny lub wszystko można było zmienić tylko w zakładce Szukaj, ale nie w każdej innej. Kolor tekstu wybranego stosu przedmiotów jest teraz biały zamiast żółtego. Jeśli podczas stania na płytce naciskowej gracz zmieni tryb na widza, to płytka naciskowa zostanie odciążona. Tradycyjnie pokażę wam jeszcze kilka zmian technicznych i sterowania dotykowego, których nie mogłem zaprezentować. Myślę, że najlepszą zmianą w tej wersji preview są naprawione wielbłądy. Reszta po prostu jest ok. A wam podoba się ta wersja preview? Dajcie znać w komentarzach i zostawcie łapkę w górę, jeśli ten przegląd przypadł wam do gustu. Z góry dzięki, cześć!